Witajcie w Kotlet TV. Tym razem zapraszam Was na bardzo smaczne danie. Będzie to kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Kurczak w panierce, sos bardzo kolorowy, słodko-kwaśny. Na pewno wszystkim Wam zasmakuje, więc zachęcam do jego zrobienia. Przygotowanie? Zaczynam od zrobienia marynaty do kurczaka. Na początku odcinam kawałek imbiru, obieram go za pomocą łyżki, w ten sposób obiera się najcieńszą warstwę skórki z imbiru i kroję bardzo, bardzo drobno. W podobną, drobną kosteczkę kroję również czosnek. Przekładam do miski, dodaję do tego sos sojowy i to wszystko mieszam. Teraz kurczaka dzielę na mniejsze kawałki, na przykład takie paski i tak przygotowanego kurczaka wkładam do marynaty. To wszystko mieszam i odstawiam przynajmniej na kilkanaście minut. Następnie zamarynowanego kurczaka obtaczam bardzo, bardzo dokładnie w mące. Ma być naprawdę grubo obtoczony. Rozgrzewam olej. Powinno być go dużo, tak aby kurczak się dobrze usmażył. Możecie śmiało wykorzystać do tego frytkownicę. I partiami na gorący olej wrzucam kurczaka, czekając aż ładnie się zezłoci. Kiedy kurczak jest już wystarczająco złocisty, a jego panierka jest chrupiąca, przekładam go na talerz i odstawiam w ciepłe miejsce. Teraz przechodzę do przygotowania sosu słodko-kwaśnego. Do rondelka wsypuję cukier i podgrzewam, aż cukier się skarmelizuje. Następnie dodaję do tego sok ananasowy i to wszystko podgrzewam. Dodaję również ketchup, a także jedną łyżkę octu ryżowego. To wszystko bardzo dokładnie mieszam i podgrzewam. W szklance mieszam łyżkę mąki ziemniaczanej z odrobiną wody. I tak przygotowaną mieszankę dodaję do sosu. Całość mieszam i podgrzewam, aż sos zgęstnieje. W tym momencie nastawiam również ryż. Ja wybrałam ryż długoziarnisty Uncle Ben's. Ryż się gotuje, a ja zabieram się za kolejny etap sosu. Na początku cebulę kroję w drobną kostkę. Kroję również w drobną kostkę paprykę. Ja wybrałam 3 kolory papryki, tak aby mój sos był bardzo, bardzo kolorowy i smakowity. Na mniejsze cząstki kroję również ananasa. Tak przygotowane warzywa, na razie bez ananasa, przesmażam na maśle z odrobiną oleju. Może być też olej sezamowy, aby smak był bardziej wyrazisty. Kiedy warzywa robią się już szkliste, dodaję do tego ananasa, a także pędy bambusa. To wszystko chwilę przesmażam, a następnie dodaję do tego sos przygotowany wcześniej w rondelku i dokładnie wszystko mieszam. Sos słodko-kwaśny, taki jak można kupić w słoiczku, jest już gotowy, ale aby nasze danie było pełne, dodaję do tego wcześniej przygotowanego kurczaka. To wszystko chwilę podgrzewam, tak aby kurczak był gorący. Następnie na talerz nakładam ugotowany ryż i na to nakładam kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Podaję, póki danie jest gorące. Mam nadzieję, że dzisiejszy pomysł na obiad Wam się spodoba. Zachęcam Was do przygotowania, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.